nie tam żadnego Krawczyka piosenki, tylko po prostu Słowo Boże. Słowo Boże. Także proszę nie słuchać jakichś tam bzdur, tylko Słowo Boże. Słowo Boże i już. Oczywiście. Gdy nadaje nasze radio. Talk FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström, Extra. Cały czas. PSL-u podczas tak zwanej nocnej zmiany. Rząd pani premier Szydło też najprawdopodobniej miał przestać istnieć niemalże dokładnie rok temu, w nocy z 16 na 17 grudnia ubiegłego roku, gdy nakręcano histerię, gdy blokowano Sejm, gdy uruchamiano zagranicę. Do gry próbował też włączyć się człowiek, który w gabinecie pana prezydenta Wałęsy ówczesnego podczas sławetnej nocy mówił: panowie, policzmy głosy. Mam na myśli Donalda Tuska. Te wszystkie niebezpieczeństwa nie minęły. Ulica nie minęła, zagranica nie minęła. No i chęć totalnej opozycji odsunięcia za wszelką cenę Zjednoczonej Prawicy od władzy wciąż jest wielka. Może będzie rosnąć. Ale czy teraz takimi dywagacjami, tą sytuacją, z którą mamy do czynienia, Zjednoczona Prawica nie dokłada sobie jeszcze jednego wroga, to znaczy samej siebie? No ja myślę, że w tej sytuacji te czynniki, które ojciec wymienił, są w tej chwili właściwie, to pozostaje jeszcze tylko jeden. A i to są pewne objawy, że w tym zakresie następuje pewna reorientacja. To znaczy mówię w tej chwili tak ogólnie oceniając o zagranicy. No bo ulica, jakby to powiedzieć, jeżeli porównamy ostatnie próby protestów przed sądami w związku z proponowaną reformą, z tym, co się działo na początku kadencji tego rządu i z manifestacjami organizowanymi wtedy przez KOD, no to widać, że ten wątek raczej, że tak powiem, dogorywa. Więc ja myślę, że nie ma w istocie, powiedzmy, żadnych czynników. Opozycja w dalszym ciągu uprawia opozycję tak zwaną totalną. I to muszę powiedzieć, że z punktu widzenia partii rządzącej to no nic lepszego nie mogłoby dla siebie pomyśleć, bo to jest opozycja, która się właściwie sama unicestwia w pewien sposób. Eliminuje się po prostu z autentycznej jakiejś działalności na krajowej arenie politycznej, więc myślę, że w tym zakresie jest sytuacja naprawdę nieuzasadniająca pomysły jakichś zasadniczych zmian. Panie premierze, zadam jeszcze takie pytanie wprost. Czy ocenia pan to jako dobre dla Polski? Nie dla partii, nie dla obozu, ale dobre dla Polski czy złe dla Polski? Gdyby w tej sytuacji premierem był ktoś inny niż Beata Szydło, nawet gdyby nazywał się prezes Jarosław Kaczyński, nawet gdyby nazywał się wicepremier Mateusz Morawiecki, bo i jego nazwisko pada. Myślę, że wicepremier Mateusz Morawiecki ma oczywiście wielkie zasługi, wielkie zadanie. No i zasługi przy dotychczasowej realizacji tego zadania, ale to jest zadanie bardzo ważne. Kwestia podniesienia i właściwie zmiany kierunku
zachowania naszej gospodarki, no to jest ogromne zadanie, ale powiedzmy sobie szczerze, ono jego absorbuje tak całkowicie, że przeniesienie uwagi, a premier nie może się koncentrować tylko na sprawach gospodarczych, chociaż może je uważać za priorytetowe, ale są przecież także zadania polityczne, bardzo istotne, wymagające poświęcenia temu ogromnej uwagi i myślę, że to było tylko ze szkodą dla działania, którą przyznaję z satysfakcją. Wicepremier Morawiecki wykonuje do tej pory perfekcyjnie. A dlaczego ta dyskusja, zdaniem pana premiera, o rekonstrukcji trwa tak długo? I to nie jest tylko tak, że o tym mówi opozycja, że opozycja zachęca Jarosława Kaczyńskiego do przejęcia oficjalnie stanowiska premiera, ale też samo PiS, że tak powiem kolokwialnie, młóci ten temat. To mogłoby wskazywać, panie premierze, że ta rekonstrukcja może być właściwie nowym rządem. Cóż, ja powiem tak. Media mają swoją własną logikę działania. Taki temat, chociaż może się wydawać z politycznego punktu widzenia absurdalny czy nawet szkodliwy, ale to jest pewna, jakby to powiedzieć, czynnik napędzający, koncentrujący uwagę czytelników i w związku z tym bardzo atrakcyjny po prostu dla dziennikarzy, dla publicystów. Z jednej strony, z drugiej strony, jeżeli, i to jest taki samonapędzający się organizm, mechanizm, jeżeli prasa zaczyna o tym pisać, no to także w samej partii rządzącej, czy w jej okolicach znajdują się ludzie, którzy no, widzą w tym rzeczywiście, no jak to się mówi, to może to się da zrobić, widzą w tym jakieś szanse, czy jakieś korzyści dla siebie. Więc jeżeli to się w ten sposób, że tak powiem, zwłaszcza, że rzeczywiście to trwa już od szeregu miesięcy, ale ja muszę powiedzieć, że gdybym tak patrzył na to z punktu widzenia może, no, może, że tak powiem, kogoś, kto ma taki stosunek do historii, powiedzmy, bardziej podejrzliwy, to on powiedziałbym, że tutaj właściwie najlepszym beneficjentem tego są po prostu przeciwnicy tego rządu, a może więcej, nawet przeciwnicy państwa polskiego. Panie premierze, a jak pan ocenia Antoniego Macierewicza? Zna pan go doskonale jako człowieka, jako działacza, jako polityka i dzisiaj jako ministra obrony narodowej. O, wie pan, to jest dla mnie takie pytanie, jakby to powiedzieć, bardzo trudne do syntetycznego ujęcia. Ja Antoniego Macierewicza poznałem, chyba to był połowa lat 60. ubiegłego stulecia. No to już jest jakieś dobre pół wieku. I przez ten czas w różnych wkładach, w różnych konfiguracjach, w różnych sytuacjach miałem możliwość współdziałania, a czy nawet momentami kłócenia się z Antonim Macierewiczem, więc ja mam, że tak powiem, w tej sprawie może z jednej strony doświadczenie, ale z drugiej strony także pewien emocjonalny stosunek, który może wypaczać, że tak powiem, może rzutować na mój obiektywizm, moje oceny. Ale ja generalnie uważam Antoniego Macierewicza za naprawdę dużą indywidualność. Człowieka, który najlepiej się sprawdza w wykonywaniu zadań, które pozornie wydają się niewykonalne. On już kilka razy dowiódł, że takie niewykonalne rzeczy potrafi załatwiać. Myślę tutaj przede wszystkim o sprawie rozwiązania wojskowych służb informacyjnych i budowy to miejsce służby kontrwywiadu wojskowego. Ja pamiętam, że wtedy prezydent świętej pamięci, prezydent Lech Kaczyński, który razem z bratem po uchwaleniu przez Sejm ustawy o rozwiązaniu WSI, no gwałtownie
pilna potrzeba, szukał właśnie, że tak powiem, wykonawcy tego zadania, co do którego nie było żadnej wątpliwości, że to jest rzecz, no, niebywale trudna. I wtedy zwrócił się z pytaniem do mnie, uważam, że Antoni Macierewicz byłby tutaj człowiekiem, który by sobie z tym poradził. Powiedziałem, że jeżeli ktoś sobie może z tym poradzić, to Antoni Macierewicz. No i wtedy spotkałem się z drugim pytaniem. Prezydent zapytał, a czy możesz ręczyć za jego lojalność? Ja się wtedy, no pytanie jest takie, każde takie poręczenie, to każde takie słowo, zwłaszcza w takiej sprawie, to jest pewna odpowiedzialność. Ale ja bez chwili zastanowienia właściwie, czy może, no, że byłem bardzo szybkim zdaniem sobie sprawy z sensu tego pytania, powiedziałem, że oczywiście jestem gotów zaręczyć. No i muszę powiedzieć, że ani ja nie miałem powodu tego żałować, ani bracia Katyńscy. Dzisiaj pani Zofia Romaszewska w jednym z wywiadów mówi: Antka lubię, to dużej klasy człowiek. Nie wiem, czy pan prezydent lubi pana Antoniego Macierewicza, czy nie lubi, ale w prywatnej wypowiedzi, wypowiedzianej publicznie, powiedział, że Antoni Macierewicz powinien skończyć z ubeckimi metodami stosowanymi wobec uczciwych oficerów i miał tu na myśli generała Kraszewskiego z Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Ubeckie metody, ten zarzut, pan, panie premierze, jako kawaler Orderu Orła Białego, no, ma pan szczególne prawo do podpowiadania też panu prezydentowi. Co by pan doradził po tej wypowiedzi głowy państwa? Bo ta wypowiedź poza wszystkim dała też dużo paliwa totalnej opozycji do wzmożenia i tak stałego ataku na ministra Antoniego Macierewicza. Jeśli ojciec pozwoli, odpowiedź nie jest to tak, nie może być tutaj jednozdaniowa i będzie może... Może spróbuję to wielowątkowo na to odpowiedzieć. Po pierwsze, Antoni Macierewicz jest pewną niewątpliwie indywidualnością. No, współżycie, że tak powiem, czy układanie sobie stosunków z człowiekiem o takim, w takiej sylwetce, w takim charakterze nie jest łatwe czasami. No, ja mam własne doświadczenia, też miałem różnice zdań, często daleko idące, w tym naszym prawie półwiecznym okresie, kiedy mieliśmy możliwość współdziałać. I to jest, rzeczywiście może być dla tych jego partnerów jakimś problemem, no, ale powiedzmy sobie szczerze, działalność publiczna, zwłaszcza na tym wysokim takim szczeblu rządowym, najwyższym prawie, to nie jest właściwie działalność w klubie towarzyskim. Służba publiczna to jest rzecz, no, w której różnice zdaje się ścierają. Chodzi tylko o to, żeby umieć wyciągać z tego najlepsze wnioski. Więc że są tu pewne, jakby to powiedzieć, no, różnice zdań to trochę może za mało, ale coś w rodzaju wzajemnych, powiedzmy, zastrzeżeń, no, to ja bym powiedział, w zasadzie różnicy zdań, która się publicznie ujawnia, to co może by powiedzieć, że mniej jest pożyteczne z politycznego punktu widzenia, ale to jest rzecz naturalna, powiedziałbym. Natomiast inna rzecz to jest ta, powiem, niezręczna, powiedziałbym, niezręczna wypowiedź prezydenta, gdyby, no, przecież to jest wypowiedź, którą ukryj prezydent powiedział, że właściwie ona nie była formułowana publicznie, no więc jej teraz podbijanie na gruncie, ujawnienie i podbijanie na gruncie publicznym jest pewnego rodzaju nadużyciem. Ale nie o to chodzi. Ja w tej sprawie mam własne zdanie, własną ocenę i dałem temu nawet wyraz, nie pamiętam, udzielając wywiadu dla któregoś portalu, z portali. No, otóż ja jestem z tego pokolenia, które
innego pokolenia ludziom znacznie młodszym, którzy o tamtych rzeczach, tamtych czasach no, dowiadują się tylko gdzieś z publikacji, z historii, to czasami, że tak powiem, jakby to powiedzieć, umyka proporcja. I ja uważam, że takie porównania są zawsze, no budzą, zwłaszcza we mnie, w ludziach mojego pokolenia, pewnego rodzaju opór. Tego to się powinno używać tylko, że tak powiem, we właściwym kontekście i unikania, przenoszenia tego na zupełnie inny czas, inne stosunki. Prezydent powiedział, jeżeli dobrze to pamiętam, że to jest teraz Antoni Macierewicz, Ministerstwo Obrony Narodowej, Służba Kontrwywiadu, stosuje takie same metody wobec generała Krzaszewskiego, jak w swoim czasie Platforma Obywatelska stosowała wobec samego Antoniego Macierewicza. Otóż to jest krzywdzące zarówno dla Antoniego Macierewicza, jak i dla Platformy Obywatelskiej. Bo rzeczywiście dopuszczono się, no, trzeba dużo mówić, no, nadużyć, usiłując wtedy pozbawić Antoniego Macierewicza dostępu do tajemnicy publicznej, bo chodziło o to, żeby go nie dopuścić do jego wybrania w skład specjalnej komisji sejmowej nadzorującej służby specjalne, ale to naprawdę określać to jako obecnie metody, no to jest bardzo, bardzo duża i powiedziałbym rażąca przesada. No i wreszcie trzecia konkretna sprawa generała Krzaszewskiego. Ja jej nie znam. Nie znam ani generała Krzaszewskiego, ani sprawy, ani tego, co w jego sprawie robi. Musimy robić kontrwywiad, ale powiem tak, no mam w tym zakresie własne doświadczenia, bo jako doradca przychodząc do kancelarii świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego jako doradca, więc innymi w zakresie spraw także bezpieczeństwa energetycznego i spraw międzynarodowych musiałem przejść przez tą procedurę. I wiem, że to nie jest przyjemna sprawa. No, pytania takiej ankiety, które się przy tej okazji wyjaśnia, składa, to jest rzecz sama dla siebie, to bardzo kłopotliwa. A czasami jeszcze później są różne pracownicy odpowiednich służb, interesują się, przychodzą, zadają pytania. Więc to jest w ogóle nieprzyjemna rzecz, no ale służba publiczna to nie jest w ogóle rzecz przyjemna szczególnie, a to jest sprawa, zwłaszcza na tym szczeblu, no wymagająca jednak od właściwych służb pewnej, co to dużo mówić, no zwyczajnej sumienności działania, jeżeli powstały jakieś wątpliwości, a ja w tej chwili nie wiem, o co chodzi, ale być może, że od zupełne nieporozumienia, no tylko w tym zakresie, w tych sprawach nie może być żadnych niedomówień, nie może zostawić żadnych wątpliwości, nawet najmniejszych. Taka procedura, jeżeli jest uruchamiana, to ona zainteresowanego, zainteresowanego osoby, której dotyczy, nie dyskwalifikuje, no nie zna prokuratorski, czy sądowy akt oskarżenia, do tego nie można mylić, to jest po prostu. Włodarze tutaj, jeśli chodzi o Gdańsk, mają za nic ludzi, potrzebują jakiś lokal, to doprowadzą do tego, że ten lokal uzyskają. Potrzebują, nie wiem, czegokolwiek, to i tak po swojemu doprowadzą do tego, że osiągną. Nieważne, czy to będzie z kosztem dla mieszkańców, pozytywnym czy negatywnym. No pewnie, aby dla siebie dobrze było, oczywiście. Które już przez wiele, wiele lat tym samorządem kierują, było tak, jak oni chcą. Według mnie największy problem, który jest w samorządach, on tak naprawdę dotyczy tych dużych miast i tych miast, które są ze statutem prezydenta, bowiem jeżeli popatrzymy na funkcjonowanie chociażby Pawła Adamowicza, czy też pani prezydent Warszawy, to mamy wrażenie, że te osoby
sprawują funkcje, to są osoby, które są szczególnie uprzywilejowane. Są to pewnego rodzaju VIP-owie lokalni, o których... VIP-owie lokalni, że oni są, wiesz, uprzywilejowani. Maria, PKO BPSA, drugi oddział TOR. Numer 69, 10, 20, 50, 11, 00, 00, 96, 02, 00, 12, 91, 30. Powtarzam, PKO BPSA, drugi oddział Torun, 69, 10, 20, 50, 11, 00, 00, 96, 02, 00, 12, 91, 30. Oraz na przykład jego zastępca lub też jakiś dyrektor wydziału i po jakimś krótkim wstępie sala jest dzielona na ze względu na tematy i poszczególne osoby są odsyłane do innej sali, gdzie akurat czekają na specjalistów. Nie ma tego kontaktu takiego bezpośredniego. Te osoby zapomniały tak naprawdę, czym jest ta samorządność. To zwłaszcza dotyczy tych prezydentów, którzy mają więcej kadencji niż dwa. Mają, też mają. Właśnie jest potrzeba, oczywiście, że mają. Aby była wprowadzana kadencja. Muszą mieć. Samorządowcy nie tylko zasiedzieli się, nie, żeby się nie zasiedzieli, ale przede wszystkim, żeby nie dochodziło do pewnego rodzaju patologii w samorządach, które mamy na przykładzie chociażby Gdańska, gdzie jest problem z oświadczeniami majątkowymi, są postawione zarzuty prokuratorskie w stosunku do prezydenta Gdańska. Również też jest problem z nie wszystkimi, ale niektórymi radnymi, bowiem jeżeli mamy duże okręgi, w których są wybierani radni, to również ci radni nie zawsze są dostępni. Stąd też w tym projekcie reformy samorządu terytorialnego pojawia się kwestia zmniejszenia okręgu, tak aby nasz sąsiad był tą osobą, którą my znamy, z którą mamy kontakt. To jest właśnie ta idea samorządności. Na pewno dużym plusem jest to, że w samorządach zostały wprowadzone jednostki pomocnicze, czyli rady dzielnic. Jest to jednak potencjał, który nie jest do końca spożytkowany i do końca wykorzystany, bowiem tak naprawdę mieszkaniec miasta nie ma świadomości, kto jest w radzie dzielnicy. On tylko kojarzy prezydenta, być może jakiegoś innego drugiego radnego i jeżeli ma jakiś problem, to uważa, że właśnie te osoby powinny w pierwszej kolejności ten problem rozwiązać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica, przed mikrofonem ojciec Grzegorz mój. Drodzy Państwo, dziś w rozmowach niedokończonych podejmujemy temat zdrowie w Kościele i demokracji. W naszym studiu goście księża, ksiądz profesor Jan Przepyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Szczęść Boże, szczęść Boże. I drugim gościem jest ksiądz dr Zanon Hanna z Pallotyn, dyrektor kancelarii rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i prowincjał Pallotynów w prowincjach Chrystusa Króla. Dobry wieczór, szczęść Boże, szczęść Boże. Tak, są dwie prowincje w Warszawie, zawsze podkreślamy, że na wschód i na zachód jesteśmy pośredni Pallotyni, ale pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maria z całego serca. Chrystusa Króla, a druga? Zwiastowania Pańskiego, to jest początek historii zbawienia, Zwiastowanie Pańskie i Chrystus Król jako zakończenie. Taką mamy alfa i omega pallotyńską właśnie w nazwach naszych prowincji. Polski. Dziękuję. Dlaczego temat taki zdrowie? No, to jest coś, co dotyka każdego z nas. To jest jedno z największych pragnień, które nam towarzyszy i chyba obiekt 100% życzeń, jakie sobie składamy. Kiedy składamy sobie nawzajem życzenia, wtedy mówimy, życzymy sobie pewnie przy każdej okazji zdrowia. Do tego dochodzą jeszcze, że zdrowie jest to wszystko inne, już na pewno będzie. Jest ten dar zdrowia, którego sobie nawzajem życzymy.
no jest taką dużą wartością. Dużą wartością, niezależnie od tego, czy jesteśmy wierzący, czy niewierzący, gdzie żyjemy. Zdrowie często jest takim upragnieniem naszą tęsknotą, zwłaszcza w tych momentach, kiedy tego zdrowia nam brakuje. To jest to, co Mickiewicz w sposób taki znany wyraził na początku pana Tadeusza, że to zdrowie jest tym, czego najbardziej brakuje nam wtedy, kiedy zaczyna nam go brakować. Wtedy zaczynamy odczuwać, jak bardzo jest ważne. Więc ten temat, można by powiedzieć, że z tej ważności zdrowia wynika. I tu warto sobie też na początku uświadomić wszystkim słuchaczom, że to słowo zdrowie, dlatego że jest tak ważne, w języku łacińskim to jest określane jako salus, zdrowie. I to jest to samo słowo, którym określamy zbawienie w ogóle, czyli ta pełnia życia, na którą czekamy w niebie, i pełnia zdrowia, za którą tęsknimy, określana jest w języku łacińskim tym samym słowem salus, to czego najbardziej nam potrzeba. Więc to tak można by powiedzieć, że ten temat dotyka każdego z nas, jest tęsknotą każdego z nas, zwłaszcza wielu słuchaczy być może, którzy teraz są razem z nami gdzieś w szpitalach, w domach samotni, no tęsknią i modlą się o zdrowie, a zatem ten temat może być bliski nam wszystkim. Natomiast tak tłumacząc już bardziej, dlaczego właśnie w tej naszej audycji z księdzem Janem, przypomnijmy sobie, że ta nasza audycja, ona zawsze omawia jakąś jedną rzeczywistość naszego życia, jakiś aspekt, jakąś wartość istotną dla nas i próbujemy zobaczyć tę wartość w świetle tego, jak widzi ją Kościół, jak widzi ją Pismo Święte, Ewangelia, nauczanie Jezusa, albo to, co nazywamy społeczną nauką Kościoła, bo bardzo często do tego odwołujemy się. A z drugiej strony, w jaki sposób jest to postrzegane w świecie, w tym dzisiejszym, współczesnym świecie i to, co możemy nazwać taką demokracją, bo ten model życia jest do dzisiaj bardzo rozpowszechniony i dlatego ta druga część naszej audycji zawsze jest nazywana jako demokracja, czy Kościół i demokracja, i w tych dwóch wspólnotach, w tych dwóch sposobach widzenia świata, inaczej nieco widzi się pewne rzeczywistości. I przypomnijmy sobie, że przez te już ponad 3 lata naszych spotkań... A inne jest wartościowanie w Kościele zdrowia, a inne... Tak, dlatego i o tym dzisiaj chcemy powiedzieć, że ta wartość zdrowia widziana jest w Kościele nieco inaczej, w innym świetle, ma trochę inne zabarwienie, aniżeli to, co nazywamy zdrowiem, ta rzeczywistością zdrowia, w demokracji. Bo współczesne mi pytanie, czy zdrowie określa człowieka, tak? Czy to jest troszeczkę inaczej i tu? No jest to tak, wartościuje człowieka bardziej czy mniej przydatny, nawet tak, prawda, ze względu na zdrowie. Że człowiek zdrowy w świecie wydaje się, że jest zdolny do pracy, ma wyższą wartość. No Pan Jezus, Ewangelia by powiedziała, że właśnie ci, którzy są chorzy, ci, którzy są słabsi, to oni są uprzywilejowani w Królestwie Bożym i wymagają więcej troski i mają swoją wartość i znaczenie. No więc o tym w ten wieczór chcę bardzo zapytać. Jak was słuchałem, nawet ta kruchość życia albo to, że ktoś jest w słabej kondycji, jest chory, to nie znaczy, że wielkich dzieł nie może dokonywać, że nie jest w takiej bliskiej relacji do Pana Boga, prawda? Bo tam też ta kwestia grzechu, zdrowia, łaski Bożej, że nieraz tak by nam się wydawało, że Bóg nam błogosławi i dlatego mamy zdrowie, a jak ono jest kruche, jak coś szwankuje albo w ogóle od samego początku słaba jest nasza kondycja, tutaj jakby Pan Bóg gdzieś zakrył oczy, nie patrzy na nas. No to jest o czym w pierwszej części audycji rozmawialiśmy, to na początku warto to sobie tak uświadomić, że ta medycyna współczesna, zatroskanie o zdrowie w świecie, w takim współczesnym, bardzo często jest wynikiem, że zdrowie jest traktowane jako wynik pewnych naszych zabiegów ludzkich, terapii, podawania leków, opieki lekarskiej, medycznej, dobrej diagnostyki. Jeżeli to wszystko zostanie spełnione, wtedy człowiek na pewno już będzie zdrowy. Natomiast choroba jest takim stanem, który wymaga leczenia i właśnie to leczenie na tym polega, za pomocą leków i różnych terapii. Natomiast w Kościele, we wspólnocie ludzi wierzących, zdrowie
jest czymś więcej. I ta możliwość uzdrowienia, to, że Pan Bóg ingeruje w nasze życie i te nasze komórki ciała, które są, które czasami właśnie jakoś tam buntują się i przeciwko biegowi natury i rozwijają się nie tak, jakbyśmy tego pragnęli, że Pan Bóg może jednak zaingerować i te, to, co czytamy w Ewangelii, te uzdrowienia Pana Jezusa z różnych chorób, a nawet wskrzeszenia, to nie jest tylko opowieść, która była dawno temu, tylko że dzisiaj te uzdrowienia są możliwe we wspólnocie Kościoła. Przy czym zawsze we wspólnocie Kościoła i w Ewangelii uzdrowienie ciała było traktowane przez Pana Jezusa jako znak tego, że jest On w stanie uzdrowić też naszą duszę, uleczyć nasze z grzechu. Ta Ewangelia, w której uzdrowiony został paralityk i Pan Jezus bardzo wyraźnie wtedy powiedział, że teraz wstań i idź na znak tego, że zostajesz uwolniony od Twoich grzechów. A zatem w Ewangelii, we wspólnocie Kościoła, nasze zdrowie jest bardzo położone, tak połączone też z naszym życiem duchowym, chociaż nie jest to taka zależność przyczynowo-skutkowa. Mówiliśmy o tym też w naszej wcześniejszej audycji. Bardzo często tak potocznie się uważa, że jeżeli że Pan Bóg dopuszcza chorobę jako grzech, jako karę za popełnione grzechy, to wiemy doskonale, że Pan Jezus bardzo stanowczo sprzeciwiał się temu i na to pytanie, kto zgrzeszył, gdy spotkał niewidomego człowieka, było pytanie, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice? I ta odpowiedź Pana Jezusa bardzo znamienna, że ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice. Ale wydarzyło się to po to, aby się ukazała chwała Pana Boga. To są niesłychane słowa, które mówią o tym, że choroby, które nas spotykają, jeżeli są przyjmowane przez nas, akceptowane przez nas i przeżywane w taki Boży sposób, to one nie prowadzą do śmierci, tylko do tego, żeby się objawiła chwała Pana Boga. Więc te dwa spojrzenia na zdrowie i na chorobę właśnie w Kościele i w demokracji, one są różne. Właśnie na tym polegałaby ta różnica, o której teraz tak ją próbuję w skrócie opisać, ale w czasie naszego wieczoru będziemy więcej na ten temat rozmawiać. Ja bym wprowadził tutaj parę elementów takich definiujących. Otóż zaplanowaliśmy kilka audycji poświęconych tej problematyce i to jest taki temat wprowadzający, bo zwyczajnie człowiek nie docenia zdrowia właśnie dopóki jest zdrowy i tu już to powiedzieliśmy, w tej fraszce Kochanowskiego też jest o tym mowa, że dopóki zdrowie jest, to nie ma problemu, ale kiedy się to zaczyna psuć, człowiek zaczyna to zdrowie doceniać. I w tej audycji telewizyjnej ja podkreślałem, że mamy tysiące chorób w tej chwili, a dzięki diagnostyce i odpowiednim aparaturom przypuszczalnie tych jednostek chorobowych będzie jeszcze więcej, ale ma tylko jedno zdrowie. Dzisiaj będziemy się starać trzymać tego tematu zdrowia, chociaż temat choroby i tego, co jest przeciwieństwem zdrowia, będzie nieustannie gdzieś się pojawiał, ale chcemy dzisiaj ten cykl programów poświęconych tej kondycji człowieka jako człowieka rozpocząć od zdefiniowania, czym to zdrowie jest. I tu należy się odwołać do takiej prostej definicji WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, która określa go jako stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu. Pozytywne ujęcie, dobrostan, takie zapoznane słowo w języku polskim, rzadko używane w codzienności, ale przy okazji zdrowia trudno znaleźć lepsze określenie niż właśnie dobrostan, czyli dobry stan człowieka w tych różnych jego obszarach bycia człowiekiem, funkcjonowania. Czyli zdrowie to nie jest brak choroby czy niepełnosprawności, bo zdrowym może być człowiek, który posiada różne defekty. Zdrowym może być człowiek, który ma również problemy psychiczne, ale duchowo się rozwija, ćwiczy
czy też swoje ciało i odwrotnie, tam gdzie brakuje człowiekowi w jednej, w jednym obszarze, będzie mógł rozwijać inne swoje zdolności, żeby to, co nazywamy zdrowiem, czyli tym dobrostanem, zachować. Oczywiście my z pozycji Kościoła, z pozycji chrześcijaństwa, z pozycji katolickiej nauki społecznej mówimy, że najważniejszym elementem zdrowia jest czynnik duchowy. Tutaj w tym określeniu pierwotnym tego wymiaru duchowego nie było. On później się pojawił w kolejnych wersjach tej definicji, ale dodano też sprawność do prowadzenia produktywnego życia społecznego i ekonomicznego, czyli w pełnym tego słowa znaczeniu zdrowym jest ten człowiek, który nie tylko dobrze się czuje, ale ten, który jest zdolny do bycia w normalnych relacjach społecznych. To jest człowiek, który może podjąć pracę i zapracować na własne utrzymanie. I to jest człowiek, który ma odpowiednie władze umysłowe do funkcjonowania na jako osoba i zdrowe emocje, czyli uporządkowane w postaci jakiejś harmonii tego życia psychiczno-duchowego. Na końcu dodaje to zdrowie duchowe, ale ona jest dla nas, chrześcijan, najważniejsza. Więc moglibyśmy powiedzieć, że na zdrowie człowieka powinniśmy patrzeć w takich wymiarach. Przez fizyczność, czyli biologię, czyli naszą cielesność. Przez naszą psychikę, czyli za funkcje psychiczne, czyli z jednej strony umysł, zdolność logicznego myślenia, a z drugiej strony emocje, z pierwszej strony i z drugiej strony.